Irish! Back. Hey. Jak tam? Ma, zła. ...396 ludzi. Głównie kobiety i dzieci. Słusznie zrobiliśmy, co? Tak. Hej. No co ty? Nie kupujesz chyba tego picu, że to wrogowie? Nie, no pewnie. No ale wyszedłeś przed szereg. Przecież Reker teraz dowodzi. Ale powiedz, pa, co jest kurwa ważniejsze? Sumienie czy pieprzony protokół, he? Wiesz co? Chodźmy z tym na górę. Jeśli będzie problem, odpowiem przed garisonem. Nie, ty akurat nie odpowiesz, tylko dowódca. Nawet w idealnych warunkach ten okręt z trudem pomieściłby 400 uchodźców. Garrison się wkurzy? Trudno. My postąpiliśmy właściwie. Twoje argumenty nie powalają, Irish. Tytan nie ma dużo czasu. Muszę mieć swoich ludzi na pokładzie, zanim statek pójdzie na dno. Niestety sytuacja jest niezwykle złożona. Nie wiemy, kto w nich uderzył i czy jeszcze wróci. Nie stać nas na niespodzianki. Grabarza nie zawiodą. Sierżancie Reker, dowodzenie przejmuje agent COVID. Macie spełniać jego rozkazy bez dyskusji. Chciałbym coś powiedzieć. Skończyłem. Ale kapitanie, nie będę Reker... z tobą dyskutował, Irish. Macie słuchać dowódcy. Zrobię miejsce dla ocalałych. Chcę ustawić Walkirię w defensywie. Kilometr na wschód od Tytana. Agencie Kowik, czas na odprawę. Na Tytanie szukamy danych i ocalałych ludzi. Brać sprzęt. Broń i oddycharki. Przygotowałem wam łódź. Jazda! Czuję się jak chłopiec na posyłki. Wyluzuj, Ivans. No, tempo! Czas działa przeciw nam. Sierżancie Reker, prowadzi. Nikt z nas nie wie do końca, co się dzieje. Macie okazję rzucić na sprawę trochę światła. Nie dajcie dupy. Zrozumiano, agencie. Wielu ludzi z Walkirii na nas liczy. Stawka jest dużo większa. Jasny gwint. Prawie mnie tam przydzieli. Wiemy mniej więcej, ile czasu mamy, zanim pójdzie na dno? Wystarczy.
Możesz nam powiedzieć, czego konkretnie szukamy, agencie? Ty tam to zajebiście, wielka łajba. Wyluzuj i podziwiaj widoki, żołnierzu. Dowiesz się na niej. Jak mam się, kurwa, wyluzować, płynąc nieznany? Ajli, spokój! Macie robić, co każe i, kurwa, bez dyskusji, jasne? Jasne! Słucham, żołnierzu? Nic, nic, podziwiam widoki. Tytan osiadł na skraju kanionu o głębokości 3 km. W każdej chwili może się zsunąć. W końcu na pewno zsunie się na dno. Jak wszystko pójdzie dobrze, zdążymy się stąd zmyć. Z rejestratorem podróży. Dopracowany ten twój plan nie ma co. Bądźcie ostrożni. Jesteśmy na pokładzie C i kierujemy się do przedziału obsługi technicznej. Szukajcie włazu G46. Prowadzi prosto do celu. Dobra, gdzie on jest? Tam. Idziemy. Co można wydobyć z rejestratora podróży? Masę informacji. Trasę okrętu, dane z transponderów i radarów, zapisy rozmów. Rozkazy z centralnego dowództwa, wysłane po tym, jak Walkiria straciła łączność. Gdzie teraz, Kowik? Tak jak mówiłem, szukajcie włazu G46. Widział ktoś ten właz? Szukajcie! Kowik, do celu można dotrzeć tylko przez właz G46? Bez dyskusji! Szukać! Znajdźcie wreszcie ten właz. Nie podobają mi się te odgłosy. Bak, znasz się na mapach. Dlaczego nie pokazać ci schematu tego statku? Mordy w kubeł i szukać wyjścia! G46! Widzę włas! Rekko znalazł! Czekaj, pomogę ci.
Otwierajcie. Czy niby mamy tam zjeść? Chyba raczej umiesz pływać, synek. Czy nie? Przepłyniemy na środkowy pokład. Powinien znajdować się nad wodą. Zbierajcie się. Słyszałeś, co student powiedział? Skakuj. Gdzie? Albo jakaś maszyna. Musimy ruszać. Woda się podnosi. Czy wszyscy gotowi? Można zaczynać. Dziękuję przed nami. Chyba sygnał SOE. Ktoś może być uwięziony. Tego nie wiemy, sierżancie. Kurwa mać, mieliśmy przecież szukać danych. I ludzi. Nie czas na dyskusję, jasne? Zaczynania spoczywa los tysięcy, nie tylko małej grupy. Dla was liczy się każdy człowiek. Ruszać się! To nie maszyna. Gdzieś tam są ludzie. Pany tu pewnie. Są tu ludzie, nie możemy ich zostawić. Nie ma mowy. Nie ma nic. Wie. Maszynownia. Kurczę, patrzcie. Pełno tu wody. Woda się podnosi. Szukać przejścia. Musimy przejąć dane, zanim okręt zatonie. Zajebiście! Zabiera wody! Są tam drzwi. Do środka, szybko! Tutaj! Tutaj!
Woda się podnosi! Musicie nam pomóc, to jedyna droga wyjścia! Spokojnie, wyciągniemy was! Drogi żołnierzu! Oni już są martwi. Idziemy dalej. Nikuja! Nie zostawimy ich! Nawet gdybyśmy mieli palnik, zajęłoby to nam 9 minut. Woda się podnosi! Zanim ich wydostaniemy, będą martwi! Idziemy do Rosa! Ja tu dowodzę! Chuj z tobą! Dawać, chłopaki! Nie najpierw! Daj mi to! Co daj? Spokój! To mi przykro. No dobrze, nie idź, idź! Sukinsy zapłacili za to. Dobra, taka, musimy iść. Hej, oni nas zamknęli! Zostawiajcie mnie, nie chcę umierać. Kto nas zamknął? Zamknęli nas, zostawili tutaj, nie wiem czemu. Wystrzelili w okręt rakiety i weszli na pokład? To bez sensu. Lekar, pora na nas. Hej, nie chcę tu umierać! Nie, błagam! Powiedz mojej matce, nie chcę umierać! Trzeba to skończyć. Okręt niedługo zatoni. Znalazłeś Rekker? Pora spierdalać z tej trumny. Wreszcie, kurwa! Wracamy na Walkirię. Słyszę jakieś głosy. Panie, pan Bendake? Na chwilę nagle! Zdejmiemy ich! Niezły strzał, Rekker!
atakuje! Uwaga! Nie poznaję, kurwa, kolegi! Brawo! Kowik, jaka jest najkrótsza droga na zewnątrz? Dokładnie na wprost! Zdrowy skurwiele! Właśnie, spierniczać tą...
Thank you.
przyjaciel!
Tylko tak się stąd my dostaniemy! To nasz nowy plan! Skaczemy! Zrobiło ci! Chyba kurwa jakiś szach! Szczęść to! Thank you.
próbują wejść na pokład. Kurwa, Max, ty człowiek! Jeszcze nas na ten! Zaraz ich rozwalę.